Okej, ciut mi się zmieniła sceneria, tak minimalnie, możecie widzieć różnicę, ale musiałam przełożyć statyw, no nieważne. Mam 8 rzeczy z zamówienia internetowego z odbiorem w drogerii, za które zapłaciłam 48,54. I teraz będę Wam podawała ceny bez przeceny. I powiem, ile mi paragon obliczył tego mojego zaoszczędzenia na zakupach. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej, a Wy sobie po prostu odbijecie od tego te tam 55%. Bo inaczej to nie widzę tego, żeby to krótko trwało, jakbym miała to wszystko tu obliczać. A więc tak, zacznijmy od tego, że chciałam złożyć zamówienie internetowe i tam zamówić sobie naprawdę sporo tych rzeczy i żeby mi przywiózł je kurier, żebym po prostu nie musiała przychodzić do drogerii, wychodzić z domu i tak dalej. Ale niestety przy złożeniu zamówienia okazało się, że połowy tych rzeczy kurier nie może mi dostarczyć, bo nie ma ich gdzieś tam. Nieważne. Więc zmieniłam sobie na dostawę do pobliskiej drogerii. Tam okazało się, że faktycznie jest więcej tych rzeczy, które mogę sobie odebrać, ale i tak nie ma wszystkiego, więc jak już poszłam odebrać to zamówienie, to dokupiłam te dwie brakujące rzeczy, których tam nie było w sklepie, ale zrezygnowałam z tych innych, które gdzieś tam miałam w koszyku i łączne zamówienie to było 200 zł i postanowiłam zrobić zamówienie po prostu w mojej ukochanej drogerii internetowej i tam sobie dobrać te brakujące rzeczy i wyszło mi jeszcze taniej niż bym to zrobiła w Rossmanie, więc jakby... nie będzie tutaj za dużo rzeczy, które kupiłam, ale jednak coś tam mi się udało upolować. Zaczniemy od rzeczy, które nie są związane w ogóle z tą promocją, bo takie też tutaj mam. I kupiłam w takim ładnym opakowaniu chusteczki, po prostu kosmetyczne, dwuwarstwowe, 100 sztuk. Takie wyciągane z pudełeczka, one mi się najlepiej sprawdzają. I za te chusteczki zapłaciłam 3,59. Kupiłam sobie również wacieki do demakijażu bawełniane, te takie półokrągłe. One nie są chyba zszyte, o ile dobrze pamiętam, aczkolwiek całkiem spoko się sprawdzają. Za te waciki zapłaciłam 2,59, ale były na przecenie z 3,29. To tutaj Wam też napiszę, będę wszystkie ceny Wam pisać. I przejdźmy... Aha, dobra. Jeszcze jest jedna rzecz, która nie jest jakby kosmetyczna, związana z promocją. To jest maszynka do golenia z firmy Gillette, Simply Venus, z wymiennymi wkładami. Okej. Tutaj mam 3T, a to jest miejsce na 4. Więc nie wiem, o co chodzi. Ale wygląda jakby nie była otwierana, więc raczej się tutaj nic jakby nie... Nie, no mam z 3 wymiennymi ostrzami, więc... Nie wiem o co chodzi, dlaczego tutaj jest puste miejsce, może są różne rodzaje, jedno opakowanie. Mniejsza z tym. Zapłaciłam za nie 16 zł, bez... 16, no dobra, 15,49 i ona nie była na żadnej promszy, ona tak jest normalnie w Rossmanie. I teraz już mamy te produkty, które wchodzą w tą promocję 55%. Kupiłam dwie pomadki do ust, jedną dla mnie, jedną dla mojej mamy. Niveika jest dla mojej mamy, ochrona Hydrocare SPF 15, po prostu bezzapachową, klasyczną, jakby wydaje mi się, że takiej używa, albo tej ciemniejszej, nieważne, korzysta z tej. I ta pomadka ochronna kosztowała 8,99 przed przeceną. I to dla mnie mam Eveline Cosmetics SOS Expert intensywnie regenerujący balsam do ust. Głęboko regeneruje, skutecznie ochrania i ujędrnia spierzchnięte usta. Czy on ma jakiś SPF? Pewnie nie ma. Nie widzę tutaj jakby na szybko, więc... Nie będę tracić czasu, ale wydaje mi się, że nie ma i on ma pozostawiać taki delikatnie czerwony kolorek na ustach. Jest po prostu z czerwonym tintem. I ten balsam ochronny kosztował 9,99 przed promocją. Dalej mam dwie rzeczy do brwi. Pierwszą z nich jest... Otwórz się... To jest, nie wiem, mazak, pisak, nie wiem jak to określić, może tutaj będę miała profesjonalnie napisane. Jeszcze inaczej. Wypełniający tusz do brwi z innowacyjnym mikrogrzebyczkiem w odcieniu 2 z Lovely wygląda w ten sposób. I on pozostawia takie kreseczki, możemy sobie nim zrobić. Nie wiem, czy to widać tutaj na dłoni. Nie widać, bo się już rozmazało. Ale kiedyś miałam coś podobnego z innej firmy. Skończyło mi się, całe mi się po prostu to tutaj wszystko zmazało, więc nie byłam pewna, czy to było z Lovely, czy nie. I stwierdziłam, że spróbuję tego z Lovely, zwłaszcza, że jego cena... Jego cena to 19,49, więc po przecenie on wychodził za jakieś tam 9 zł, powiedzmy, więc całkiem spoko cena. Oraz mam już pokazaną dzisiaj maskarę do brwi w odcieniu właśnie 2. I maskara kosztuje normalnie 10,99. Ja Wam tu sprawdzę, która z tych rzeczy kosztowała 19,99, a która 10,99, bo obie są jako Lovely tusz do brwi zapisane, więc ja to szybko po nagraniu sprawdzę po prostu w Rossmanie, jaką one mają regularną cenę i Wam tutaj napiszę przy pokazywaniu poszczególnych rzeczy. Także nie zdziwcie się, jakby na przykład była inna cena tutaj wyświetlona, a inną mówiłam przed chwilą, także spoko. I ostatnią rzeczą z zamówienia internetowego jest podkład do twarzy o wysokim stopniu krycia z Lovely w odcieniu beige, czyli w odcieniu 4. Ja się może przybliżę, bo tak średnio Was widać. O, no teraz to mnie widać strasznie. No dobra. Ten podkład. Myślę, że też go znacie, że też na YouTubie się już pojawiał nieraz. Jak będę go używać, to może zrobię jakiś teścik, jak to wygląda na skórze i jak to się sprawdza. I ten podkład w regularnej cenie, moi drodzy, kosztuje 23,49. I teraz tak, zaoszczędziłam 40,13 zł. Więc wydaje mi się, że spoko. Aczkolwiek ja też tak do końca nie wierzę tym przecenom. Wydaje mi się, że tam nie wszystko zawsze jest tak pięknie i zgodnie z prawdą. W każdym bądź razie przemilczę to. Kupiłam, wykorzystałam, więc się z tego cieszę. I mam jeszcze 4 rzeczy, które kupiłam będąc odebrać tą paczkę. Skorzystałam z tych kas samoobsługowych, chcę mieć jak najmniej kontaktu z obsługą przy zachowaniu tych wszystkich środków ostrożności. I tutaj zapłaciłam 33 zł, ale kupiłam tylko 2 rzeczy kosmetyczne i na tych 2 rzeczach kosmetycznych zaoszczędziłam 17,32 zł. Do tego kupiłam szampony, też były na promocji. Kupiłam Syossa, na który obecnie jest minus 30% w Rossmanie, więc też się spoko opłaca. Oraz Pantene, który po prostu był na promocji z 13,79 na 8,49. Więc zaczniemy od tego Pantene. Jest to szampon intensywna regeneracja, odbudowa włosa. Także może on też się sprawdzi u mnie spoko. Chcę spróbować czegoś nowego, żeby nie korzystać wiecznie z mojego ukochanego Syossa, który już dobrze znacie, pojawia się w każdym denku kosmetycznym, także nie będę się o nim rozwodzić. Po prostu uwielbiam te szampony z Syossa, one świetnie działają na moje włosy, także po prostu za każdym razem do nich wracam. Ostatnio używałam szamponów z Gliss Kur, tych takich różowych, ja nie pamiętam co one miały robić, też się sprawdziły całkiem spoko, więc chyba te 3 po prostu, Syossa, Gliss Kur i mam nadzieję ten Pantene będą takimi szamponami, że będę mogła ich sobie używać po prostu zamiennie, żeby też nie przyzwyczajać włosa do jednego szamponu, bo ten z Gliss Kura kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, że zauważyłam, że moje włosy po prostu już nie reagują tak dobrze na ten szampon Syossowy, jak reagowały na początku jego użytkowania. Wiecie mi znać, czy wiecie coś na ten temat, że na przykład włosy lubią zmianę, bo przyzwyczajają się do kosmetyków i już tak jakby dobrze nie reagują z nimi. Bardzo mnie to ciekawi, niestety to jest jedyna rzecz, na której ja się totalnie nie znam. I teraz przejdźmy do tych 2 rzeczy kosmetycznych. Jest to korektor, o którym już wspomniałam przy dzisiejszym nagraniu w pierwszej części. Jest to korektor Lovely Liquid Camouflage Concealer Contour w odcieniu 01 Soft. I właśnie zaczęłam o tym mówić, że tamten jest idealnie dopasowany do mojej cery. i on nie nadaje się na rozjaśnienie okolicy pod oczami. A ja szukam czegoś, co mi tak fajnie rozjaśni tą okolicę pod oczami. Otworzę go teraz przy Was, zobaczę jaki on ma kolorek. O tak! Zobaczcie jaki on jest jasny. Jego niewielka ilość wystarczy na to, żeby mi rozjaśnić okolicę pod oczami. Ekstra! To był jeden z lepszych zakupów i ten korektor kosztował moi mili 15,49 przed ceną. I skusiłam się też, najpierw obejrzałam film u Karoliny Myśliwiec. Polecała podkład z Bielendy, Makeup Akademii, Vega Flumi, to jest tym taką czcionką, że widzicie, nie do końca mogłam rozczytać. Vega Flumi, wegański mineralny podkład łagodzący funkcję, Andrzej nauczy się czytać, łączący funkcję fluidu z efektem rozjaśnienia. Wow! Także zobaczymy i on do tego ma ekstrakt z truskawki, w sensie pachnie tak truskawkowo, sok z truskawki. Ja wzięłam odcień 03 słoneczny i boję się, że on może być ciut za ciemny jeszcze na mnie, ale wzięłam pod uwagę to, że zaczyna się lato i skoro on ma być takim podkładem właśnie mineralnym, fluidem mineralnym, to może mi się świetnie sprawdzić na lato, bo fluidy mineralne są lekko bardziej delikatne niż te takie klasyczne. Wyciśniemy sobie troszeczkę i zobaczymy jak to wygląda. Ale kurczę, wydaje mi się, że on będzie już za jasny na mnie. Patrzcie jaki on jest jaśniutki, tutaj tak delikatnie go dałam. No, zobaczymy, dajcie znać czy chcecie teścik tego podkładu. Może mi się uda nagrać. I zobaczymy jak to wygląda, takie wiecie, na przykład nie wiem, ponoszę go 5 godzin, zobaczymy jak się sprawuje na skórze. I ten korektor, i ten podkład w regularnej cenie kosztuje 16 zł bez grosza. Także jeśli on by okazał się super podkładem, znaczy super fluidem takim mineralnym, podkłada fluidy trochę co innego, one mają trochę inną konsystencję, przynajmniej mi się tak wydaje, ale może się na tym nie znam. Ja się w ogóle na makijażu za bardzo nie znam, więc przemilczymy to i nie piszcie mi, że się nie umiem malować i w ogóle się na tym nie znam, bo ja to wiem. Jestem samoukiem i tak jakby lubię to, więc to robię, nie mam żadnych szkoleń i tak dalej. Więc jakby on się okazał naprawdę spoko, to jest za 16 zł. Może być naprawdę ciekawym odkryciem. Także pierwszy chyba przetestuję ten, a potem ten z Lovely i to by było tyle. Więc ja nie poszalałam w tym roku na tych zakupach rossmannowskich. Ja mam wrażenie, że czasem Rossmann podwyższa ceny produktów chwilę przed tą promocją, a potem robi tą promkę 55%. Jak ktoś pracuje z Was w Rossmanie i jakby mówię źle i źle zaobserwowałam, to dajcie znać, a jeśli tak jest, to po prostu przemilczcie i jakby nie musimy tego nigdzie dalej rozgadywać. Ja Wam w tym momencie dziękuję za filmik, mam nadzieję, że się Wam podobał i te 76%, które chciało taki filmik, go obejrzy i zostawi łapkę w górę oraz jakiś miły komentarz, a jeśli mnie nie subskrybujecie, kochani, to naciśnijcie ten dzwoneczek tu na dole, będzie mi bardzo miło, jeśli będzie Was przybywać. I będziemy tworzyć taką naszą wspólną, jedną społeczność. Kto mnie nie obserwuje na Insta, to również zapraszam. Tam jestem codziennie, coś wrzucam, takiego i kosmetycznego, i mojego, i lifestyle'owego. Także serdecznie Was zapraszam. Buziaki, kochani!